Zielona Góra kolejnym punktem na trasie Green Tracka. W środę w naszym mieście pojawili się przedstawiciele trzeciej drogi z prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego na czele, czyli Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Spotkanie na skrzyżowaniu ulic Kupieckiej z Aleją Niepodległości było okazją do przedstawienia przez PSL programu wyborczego. Chcemy bezpieczeństwa i wspólnoty narodowej, mówił szef centralnych struktur PSL-u. Priorytetem ma być też promocja zdrowej żywności i nowoczesnego rolnictwa. Naprawić relacje z Unią Europejską, pozyskać środki z KPO, uspokoić te relacje z Republiką Federalną Niemiec, tak żeby wymiana gospodarcza, która jest największa, mogła się rozwijać. No nie wyobrażam sobie zamkniętych granic. Powiem szczerze, zamknięcie granic w obrębie strefy Schengen to jest jedna z największych porażek, jeżeli by do tego doszło obecnej ekipy rządzącej. No mamy te sygnały płynące o możliwej zamknięciu granicy z Polską i z Czechami, no to byłaby najgorsza decyzja. Młodzi ludzie, młode pokolenie nie pamięta, jak wyglądały kolejki na granicach, jak wyglądały kontrole. Dzisiaj są obywatelami świata. Nasuwa się tym samym pytanie, dlaczego PSL chce tak duży nacisk położyć na odblokowanie środków KPO. Odpowiedź jest prosta. Pieniądze te pozwolą ludowcom na realizację kilku punktów z ich programu wyborczego. Na przykład postawienie na odnawialne źródła energii. My jesteśmy za zieloną energią, za fotowoltaiką, biogazownie, wiatraki, energia, która pochodzi z tego, z czego możemy czerpać. Zobaczmy, jak się zmienia klimatycznie Polska. Wrzesień, pewnie najcieplejszy miesiąc w historii pomiaru. Październik, prognozy też bardzo dobre. Ile moglibyśmy więcej wytwarzać energii? O ile prąd mógłby być tańszy? Bardzo ważnym tematem dla mnie, jako dla lekarza, ale też tutaj dla naszych kandydatów w województwie lubuskim, bo sprawy zdrowia, ochrony zdrowotnej, to też w dużej mierze odpowiedzialność samorządu. Jeżeli samorząd nie będzie dobrze finansowany, nie będzie nowej ustawy o dochodach samorządu, udziału w PIT-cie i w CIT-cie, ale też zwrot VAT-u od inwestycji i udział w VAT-cie, nie będzie bezpieczeństwa ani związanego z takim rozwojem infrastruktury, jakbyśmy chcieli, ani też nie będzie bezpieczeństwa zdrowotnego. Trzeba koordynacji innej opieki zdrowotnej na poziomie województwa. Według Kosiniaka-Kamysza za koordynację powinien odpowiadać samorząd wojewódzki.